I szczerze powiedziawszy, Tarson zaczyna wychodzić tutaj do przodu, to jest 100 kontra 85, 15 limitów więcej. Według mnie spokojnie mógłby złapać tutaj trzecią ekspansję, zazwyczaj teranie decydują się na tego golda, chociażby ze względu na to, że obie te ekspansje są dosyć trudne do obrony, a posiadając Planetary Fortress można spokojnie tutaj radzić sobie właśnie z tą obroną tego. Zwłaszcza jeśli twój przeciwnik nie posiada czołgów, no to można w jakiś tam sposób bronić się przed tymi marinami. Marudery dosyć dobrze radzą sobie z Planetary Fortress ze względu na Steama, no i ogromne obrażenia, które zadają budynkom. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jednostki? Lucifron 11 maruderów, 5 medivaków, 3 wikingi. Tarson 7 maruderów, Helion, medivak, Banshee, 6 czołgów oraz 23 mariny. Według mnie Tarson posiada świetną przewagę. Po pierwsze, posiada dosyć dużą ilość marinów, które są według mnie dobre. Razem z medivakami według mnie są dobre na marudery. Ponieważ marudery nie zadają im zwiększonych obrażeń, no one także posiadają steampacka, więc także mogą dosyć duże ilości obrażeń zadawać właśnie tym maruderom. No i oczywiście może jest w stanie bronić się przed tymi dropami. Mariny atakują powietrze, więc medivaki muszą naprawdę trzymać się z tyłu podczas ekstrakcji wojsk atakujących. I Tarson naprawdę boi się tutaj tych dropów. Ma świetnie ustawione czołgi, które bronią całego tego tutaj terenu, który mógłby zostać zdropowany. Dopiero teraz Lucifron decyduje się na atak. 7 zabitych ta Banshee miała w momencie, w którym rozpoczęła tutaj ten haras. Przykro mi, że tego nie widziałem. Tarson, tak jak mówiłem, łapie tutaj ten command center przy Goldzie i chyba zaraz będzie decydował się na zmienienie go w Planetary Fortress, ze względu na to, że będzie to o tyle łatwiejsze do bronienia i pozwoli mu na zabezpieczenie tej strefy w celu ewentualnego ataku, który będzie także tutaj wywierał presję na tą, na tego naturala, którego Lucifronowi będzie bardzo ciężko złapać. W tym momencie będzie musiał zdecydować się także chyba na Planetary Fortress w tym goldzie, ale ponieważ dopiero złapał swoją pierwszą ekspansję, no to on naprawdę jest tutaj do tyłu. Zaraz będzie miał miejsce kolejny drop. Widzimy tutaj dosyć dużą ilość maruderów w tych medivakach. Mamy tutaj także kilka wikingów, które tak jak w poprzedniej grze nie za bardzo radzą sobie tutaj. No i ma tutaj miejsce już Steam tej dużej ilości marinów i jeden tutaj wiking został zniszczony. Szczerze mówiąc, te wikingi nie za bardzo tutaj radzą sobie z czymkolwiek, ale za chwilę do tego wrócimy, bo ma miejsce drop w naturalu u Lucifrona, którym jest zmuszony podnieść swój orbital command i wrócić ogromną ilością SFV-ów do swojej głównej bazy, ale nie będzie po prostu nimi atakował, musi ratować swój orbital command. Jeśli go nie uratuje, no to nie będzie go stać na drugi, będzie musiał podnieść ten, no to będzie ostatni orbital command. Jest w stanie teraz uratować tą bazę, ale spójrzcie, w momencie, w którym ten haras miał miejsce, to on w ogóle nie zbiera ani jednego minerała i to jest kolejny cios w jego ekonomię. On już jest daleko, a teraz będzie jeszcze dalej za Tarsonem. Tarson tymczasem posiada dosyć dużą ilość marinów. Nie wiem, gdzie tutaj jest się podział ten medivak. Powinien chyba zbudować jeden lub dwa, żeby uleczyć tą dużą właśnie ilość marinów. Posiadają one także już combat shield, więc będą właśnie o tyle lepsze. Są tutaj dwa mariny, które zostały z tyłu. No i oczywiście znowu tutaj zniszczą. 1, 2, 3, 4 chyba. 5 SCV-ów zostało zniszczonych. No i znowu kolejny cios, tak jak mówiłem. Są takie małe rzeczy, a cieszą, jeśli chodzi o Tarsona. Planetary Fortress jest już skończone. No i chyba właśnie tak jak mówiłem, Tarson będzie decydował się na atak tą strefą. Oczywiście mógłby atakować tędy w stronę tego naturala przeciwnika, ale mamy tutaj bardzo wąski czołg. No i jeden lub dwa czołgi, które chyba dokładnie teraz są budowane. Czy mamy tutaj Sishmo, także jest wymyślony. Jeden lub dwa czołgi skutecznie by tutaj broniły tego, zwłaszcza z tą dosyć ciekawą ilością maruderów. Mamy tutaj dwa czołgi także już w tej grupie. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie tutaj. Troszeczkę za bardzo cofnął się, musi ratować swoje medivaki i Lucifron jest w bardzo złej sytuacji. Świetnie tutaj Tarson wypozycjonowany, czołgi oczywiście zadają ogromne obrażenia, ale zostały bardzo szybko przemielone te marudery. Świetnie tutaj Tarson zmusił swojego przeciwnika do walki na jego warunkach. Według mnie było to spowodowane błędem Lucifrona, który za bardzo wyszedł tutaj swoimi wikingami oraz medivakami, musiał je ratować dosyć dużą ilością właśnie tych maruderów. No i niestety był to atak pod górkę dosłownie i w przenośni. Lucifron nie był już w stanie się z tego wygrzebać.
GG dla Tarsona, który wygrał swoją drugą grę w tym turnieju w systemie Best of Five. Jeśli jeszcze wygra trzecią grę, no to zgarnie tutaj nagrodę i będzie to 3-0. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, jak zwykle nazywałem się Z i za chwilę przejdziemy do gry numer 3.